Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Znowu będą telefony w wykonaniu nikogo innego jak Janusza. A gdyby ktoś chciał sobie sprawić takiego złotego Janusza świecunie, to zapraszam do opisu. Zostawcie łapkę w górę i przede wszystkim zapraszam was na Instagramka, bo dobijamy 10 tysięcy followersów. I ja już nic nie mówię, po prostu oglądajcie się i mam nadzieję, że będziecie się dobrze przy tym bawić. Trzymajcie się, hejo! Dobry wieczór. Proszę panią, to pani sprzedaje tą rurę do pole dance? Tam 300 zł tak, chyba. Tak. No bo my mamy taką fantazję, że no chciałbym, żeby ta moja kubitka tam troszkę, wie pani, przed jakimi sprawami, jako gra wstępna, żeby ona tam troszkę na tę rurę coś kombinowała. Tylko, nie, że jest... spokojnie. Można, ale wie pani co, jest jeden problem. Bo moja kubitka to tak setkę to waży lekko, wie pani. No ale nie, no to tam czasami jakiś tam wiedzie w czymś, nie wejdzie na samą górę, nie? No wie pani co, jak jej tam 100 zł przywieszę albo kawałek kiełbasy, to ją się dam rękę uciąć, że ona tam wejdzie. To pani nie przywiesza kiełbasy ani 100 zł. Przywiercić trzeba? Mhm. Aha, czyli to już trzeba no, tak znaleźć się sobie nie da, musi być. O, wie pani co, to ja wiem co zrobię, żeby nie było dziur na suficie. Ja odkręcę żyrandol, wie pani, żyrandol odkręcę i ja tam przykręcę koło żyrandola, to będzie rura z prądem. Jak się Halinka ją złapie, to i Boże kochany, ale ona będzie tym ciałem wtedy będzie ruszała zarąbiście. To będzie pole dance wtedy z tym. Jak to się nazywa co tym tyłeczkiem tak często? To ona będzie to robiła naraz. Jest rozwiązanie. I jeszcze co najlepsze, jak ja ją potem odkręcę, to żyrandol przykręcę i dziury nie będzie w suficie. Nawet się młody nie skapnie, co my żeśmy z Haliną odwalali. Bo tak to wie pani, na drugi dzień by pytał, tata, a co to są za dziury na tym przy suficie? Coś tam przykręcą. Kurde. Matko Bosko, ale najgorzej to będzie, wie pani co, jak się Halince spodoba i ona się tam będzie chciała kręcić non-stop wokół tego. No to trzeba będzie tak pozwolić jej na to. No, a potem mnie odłoży na bok. Już raz, żem jej kupił na 50 urodziny te takie zabawki z sex shop, coś tam wziął, no wie pani tak, no sztuczne takie coś tam i takimi wibracjami. Ej pani, wie pani ile ją głowa bolała? Przez pół roku ją głowa bolała i nie chciała, kurę. A ja tylko wieczorami słyszałem, jak to brzęczy tam pod kołdrą. Czyli rozumiem, a nie dałoby się coś zejść z tej sceny, bo na przykład 300 zł to za dużo, kurę. Nie, bo to już jest taki, już jest dużo mniej. A co pani powie na 320? 320? No bo 300 to za dużo. A, to jestem pan więcej. Proszę bardzo. Znaczy, 320 może być. Nie więcej, no. No 320 chcę. Ile ona? Bo ja nie wiem, to mój mąż sprzedaje, to ja nawet nie wiem. Zaraz pytam. A few moments later. 300 zł mąż mówi. 300 zł ona. No to tak, dużo. To 320 i ja biorę. Jak 300, pan chce dać 320, to pan chce dać więcej. Znaczy, że... Czekaj. Jak ja to liczę, bo... To może być 300. 300? A to nie chce pani 300. Dobra, to 300, dobra, 300. Faktycznie, to lepsza cena. No właśnie. Tak, to jak najbardziej. Proszę panią, a ty... Można ją wypróbować? Na przykład ja bym przyjechał, bo ja jestem w podobnej wadze jak moja Halinka, to ja bym tam se dwa obroty, piruety na niej czasnął i wtedy to już... Ale my nie mamy przywierconego, także nie można spróbować, bo nie mamy przywierconego. Matko Bosko... Ona tak nie działa, ona musi być przykręcona, bo po prostu się rozpadnie, to nie ma tak, że to się rozsunie, musi być trzymanie. Musi być na górze. A jakby na przykład pani mąż podtrzymał, a ja bym się obkręcił? Nie da rady. Jak się trzyma? Nie da się. Musi być przykręcona. Niech mnie pani powie, czy wymota odchudzające lustra w salonie, czy nie? Nie, proszę pana, nie mamy.
No bo jak ja faktycznie na nią patrzę teraz u mnie w pokoju, no to wygląda grubo. A ona mówi, że tam wyglądała szczupło. Tam... A u was to może jest jakaś gra świateł dochodzi. Lustra nie są wyszczupiające, ale światłami jakoś to robi ta. Nie, proszę pana, nie ma takiej możliwości. Nie skóra, ale dobry. No dobry jest pan, dobry. O, wie ja pani to co, ja... To muszę. Ja kiedyś jak byłem taki w wieku licealnym, to Jożem wiersze pisał, wie pani? I ja to moją Halinkę to na te wiersze, żem tak poderwał. Tak Jożem potrafił na poczekaniu jej wiersza wymyśleć. Ja się wcale nie dziwię, bo dobry pan jest. No i na przykład idziemy sobie, kurde... Tak tematycznie, nie wiem, będzie 1 listopada, idziemy, tak ładnie się wtedy świecą te cmentarze. Ja mówię, oj Halinka, zobacz jak pięknie się świecą znicze. Może dzisiaj dasz mi dotknąć cycę. Kurwa, no i ona od razu. No wie pani? No widzi pan. Ale wie pan co? Pan ma talent autentycznie. No, dziękuję. Kabareciarz dobry z pana byłby. I ja go nazwałem Łochota, wie pani dlaczego? Bo jak moja wypije 2 kieliszki tego bimberka, to jej się tak wtedy chce, że no proszę panią, ja to aż muszę uciekać z pokoju, bo po tym w robocie siły nie mam, kura. No. No to ja taki bimberek nazwany Łochota mam, bo zawsze tak samo, taką samą reakcję jest, kura. Aha, no widzi pan. Jak Piotrek już wejdzie no w te sprawy seksu... dobry bimberek. No dobry, dobry. Mógłby pan dla publiczności coś zrobić. A tutaj co, życie pan przeszedł i... tam... Fujara pan jest jak tak. Wie pani co? Tak się dobrze z panią godo. No widzi pan. A pani to moja jakiegoś tam... No... No tak... Mam zazdrosnego męża. A jakby go na przykład bimberkiem napoił i tą jego zazdrość zmniejszył troszkę? Nie da rady. On ma swoje zasady. Tak, przydaje go, tak. Panie, bo obydwoje wiemy, że to ostatnie dobre auta są, kura. Panie, ja nie będę oszukiwał, jestem zainteresowany. Tak. I niech mi pan powie, on to ten... Te chipy mu, te... Znaczy się nie chodzi o te przyrządy damskie, te, że on podkręcony tym chipem jest, że ma wincy koni? Nie, normalnie, zwykły 1,930. Czyli tam chipem można wsadzić. Chipem? Wszystko można wsadzić. Kurwa, panie, to... Ale niech mnie pan powie, bo ja z angielskiego to słaby jestem. A co to znaczy w to w nazwie to X-treme, że mój synek będzie miał tremę, jak będzie to puszczał? Bo to na 18 do niego, na imprezkę. Nie będzie miał żadnych traumy.